Cześć, jestem Sarcz i witam was wszystkich serdecznie w kolejnym niezależnym graniu, czyli serii, w której przedstawiam wam gry niezależne, a więc takie stworzone przez niewielkie, niezależne studia deweloperskie bez wsparcia dużych wydawców. I dzisiaj bierzemy na warsztat produkcję Skyforce Reloaded, która ukazała się już kilka miesięcy temu na PC-tach i kilku konsolach. Wcześniej w ogóle mieliśmy jeszcze do czynienia z wersją na platformy mobilne korzystające z systemów Android i iOS. A tak w ogóle Skyforce Reloaded to jest tak jakby remake starszej gry o tym samym tytule. W ogóle seria Skyforce już doczekała się wielu różnych wydań na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, więc całkiem możliwe, że możecie tę markę kojarzyć. Mamy tutaj do czynienia z grą reprezentującą gatunek tak zwanych shoot'em up'ów, w których to kierujemy stateczkiem, samolocikiem, jakimś wehikułem. W tym przypadku jest to taki, można powiedzieć, samolocik strzelający do przeciwników. Akcję obserwujemy z góry ekranu, a wszyscy przeciwnicy nadlatujący z góry są oczywiście do nas wrogo nastawieni i musimy po prostu wszystkich wyeliminować, ostatecznie kończąc poziom jakąś walką z bossem. Tak najprościej można wyjaśnić rozgrywkę w tej produkcji, ale chyba najlepiej będzie, jeśli sami zobaczycie, jak to wygląda w akcji. Pokażę wam sam początek gry, rozpoczynając od pierwszego etapu. Dodam jeszcze tylko, że gram w wersję na PlayStation 4. Konkretnie gram akurat na PlayStation 4 Pro, ale to akurat nie ma dużego znaczenia. Zacznijmy więc pierwszy poziom. Oczywiście jesteśmy na koniec nagradzani punktami. Zdobywamy jakiś wynik punktowy, ale oprócz tego, że mamy po prostu przejść etap, to jeśli chcemy absolutnie wszystko w tej grze zaliczyć, to są też takie dodatkowe cele, jak tutaj. Widzicie na przykład, że mamy zniszczyć wszystkich wrogów, ocalić wszystkich ludzi, przejść bez utraty energii. Są to jednak rzeczy zupełnie opcjonalne. Ja tutaj absolutnie skupię się na tym, żeby po prostu ukończyć dany etap. No i zaczynamy. Mamy nasz latający wehikuł. Tutaj też, latając nad ludzikami, którzy potrzebują pomocy, możemy ich ratować, bo oprócz tego, że likwidujemy kolejne dziesiątki, a nawet setki przeciwników, to również musimy właśnie starać się o ratunek dla tych ludzików. Trzeba po prostu lecieć gdzieś nad nimi, żeby napełnił się taki wskaźnik, taki okrąg, i wtedy danego ludzika ratujemy. Oczywiście w miarę jak obrywamy, to tracimy sami naszą energię życiową, więc też trzeba tutaj uważać, bo jeśli padniemy, no to trzeba będzie zaczynać całość od początku. A wiadomo, tutaj to jest dopiero pierwszy poziom, gdzie jeszcze aż tak dużo się nie dzieje, ale z czasem będzie coraz trudniej, będzie się działo coraz to więcej, coraz więcej przeciwników będzie stawało na naszej drodze i będziemy musieli sobie radzić z kolejnymi zagrożeniami. Póki co jest to tylko, można powiedzieć, takie wprowadzenie, pierwszy właśnie etap, gdzie mamy też do czynienia z najprostszą bronią. Później oczywiście zdobywamy różne ulepszenia dla naszego latającego stateczka i wtedy właśnie ulepszamy sobie zarówno jego statystyki, jak i wykupujemy zupełnie nową broń, która jest jeszcze bardziej skuteczna z czasem. Wciąż tutaj staram się ratować tych ludzi, którzy są na mojej drodze. No ale widzicie, wciąż jacyś przeciwnicy mnie atakują, muszę uważać. Ja traktuję takie gry ze sporym sentymentem, dlatego że tak naprawdę kiedyś to były produkcje niezwykle popularne. Dziś może już nie aż tak bardzo, jak jeszcze chociażby kilkanaście lat temu czy wcześniej. Być może wiecie, być może nie, ale przecież jedną z pierwszych gier, w jakie ja osobiście grałem, był kultowy River Raid, czyli gra stworzona, raczej wydana w
1982 roku na konsoli Atari 2600. My name is Scarlet Mantis. You should know why I'm here. I do dziś pamiętam, jak się w River Raida zagrywałem. Oczywiście gra, jako że ma na karku już kilkadziesiąt lat, to miała zdecydowanie prostszą grafikę niż to, co mamy tutaj. Ale w gruncie rzeczy sam rdzeń rozgrywki tak naprawdę się nie zmienia na przestrzeni lat. Tutaj oczywiście Skyforce Reloaded zdecydowanie jest to wszystko bardziej rozbudowane i też przyjemne dla oka. Grafika jest ładniejsza. No a dodatkowo, oprócz tego, że kończymy poszczególne etapy, to też właśnie zbieramy te gwiazdeczki, które są taką walutą. I później te gwiazdki wymieniamy na kolejne ulepszenia dla naszego stateczka. Tutaj mamy właśnie walkę z pierwszym bossem. Jest to ten śmigłowiec, który ciągle w nas naparza. I w tym przypadku trzeba w niego wpakować dużo więcej pocisków. A w dodatku trzeba ostrzeliwać różne czułe punkty tego śmigłowca. No i chyba się za chwilę uda go pokonać. Jeszcze tutaj z przodu muszę wciąż naparzać. I za chwilę uda się wygrać. Proszę bardzo. Jeszcze nie koniec jednak. A już się wydawało, kurczę. Mamy paseczek, który coraz bardziej maleje, jak tylko atakuje. Wciąż zbieram te gwiazdki, bo to się niedługo nam przyda właśnie do zakupu jakichś ulepszeń. Naprawdę gra jest bardzo przyjemna, a nie wiem, czy wspomniałem, że odpowiada za nią polskie studio. Zawsze miło zobaczyć bardzo dobrą grę od polskiego dewelopera, sami przyznajcie. No i poziom został ukończony. Zebrałem 122 gwiazdki, które będę mógł za chwilę już chyba wymienić sobie na jakieś ulepszenia. Zdobyto trofeum Zakręcona Zemsta. Podsumowanie pierwszego poziomu. Udało mi się wszystkich ludzi uratować, więc jeden cel opcjonalny zaliczyłem. Są oczywiście jeszcze inne, które można starać się odblokowywać, zaliczać z czasem, kiedy będziemy próbować przechodzić grę na 100%, jeśli oczywiście mamy taki zamiar w ogóle. W każdym razie teraz odblokuje nam się poziom drugi i automatycznie też dostajemy hangar. Tu możesz wymienić gwiazdki na ulepszenia systemów twojego samolotu. Właśnie o tym mówiłem wcześniej. I proszę bardzo. Na początek możemy tylko ulepszać działo główne, czyli moją podstawową broń. Z czasem też możemy ulepszyć pancerz, czyli zwiększenie wytrzymałości na pociski przeciwników. No i inne rodzaje broni, chociażby działo skrzydłowe. Tutaj magnes, który z daleka przyciąga gwiazdki. Są też rakiety, laser, pole siłowe i wreszcie mega bomba. Dodatkowo będzie można też z czasem kolejne stateczki, kolejne wehikuły sobie wykupić, z tego co wiem. No ale na początek możemy jedynie ulepszyć działo główne. Więc proszę bardzo. Aha, czyli po pierwszym ulepszeniu działa od razu mi się odblokowała też możliwość ulepszania pancerza. No dobra. Zwiększymy też sobie trochę wytrzymałość. Koszt ulepszenia 10 gwiazdek. Już przy kolejnym ulepszeniu 20 gwiazdek. I tak dalej, i tak dalej. Coraz bardziej się to zwiększa. No cóż, tutaj jeszcze działo główne też ulepsze, bo to oczywiście zwiększa siłę i prędkość pocisków. No i jeszcze jedno ulepszenie pancerza. Dobra, na więcej mi nie starczy gwiazdek, więc po prostu trzeba przechodzić kolejne poziomy, żeby sobie zbierać tych zasobów jeszcze więcej. Tak więc przejdźmy od razu do etapu drugiego. I tutaj też oczywiście, oprócz tego, że mamy przede wszystkim poziom ukończyć, to są też cele opcjonalne, które możemy, ale absolutnie nie musimy zaliczać. Startujemy w takim razie. Tym razem trochę inaczej to wszystko wygląda. Najwyraźniej nocą zaczynamy działać. Każdy etap oczywiście
różni się od poprzednich. Dobra, starajmy się uwolnić, kurde. No i się nie udało. Dobra, jednego ludka uwolniłem, tego drugiego już chyba nie zdążę niestety. Więc trudno, ale to jest właśnie też jedno z tych opcjonalnych wyzwań. I też właśnie zwróćcie uwagę, dopóki nie mam magnesu, to muszę przelatywać przez te gwiazdeczki, żeby też je zdobywać. W sytuacji, jak sobie taki magnes będę ulepszał, no to nawet z daleka będę w stanie te gwiazdki zdobywać, co w dalszej części gry będzie absolutnie kluczowe, biorąc pod uwagę fakt, że tych pocisków lecących w naszą stronę będzie dużo, dużo więcej. Po drodze oczywiście oprócz gwiazdek zdobywam też chociażby jakieś ulepszenia dla mojej broni. Też warto o tym pamiętać. Właściwie powinniśmy zbierać wszystko, co się tylko da. Oczywiście nie zawsze w ogniu walki się uda, ale musimy mieć chęci. No właśnie, teraz zdobyłem też ulepszenie broni. Ratujemy kolejnego ludka. No i tutaj muszę uważać, sporo mamy jakichś wieżyczek, które też naparzają w moją stronę. Pamiętajmy, no na razie to jest wciąż jeszcze jeden z początkowych etapów, więc oczywiście zagrożeń nie ma aż tak wielu, ale wiadomo, że tego typu gry muszą zaczynać się od czegoś bardziej przyjaznego dla gracza, żeby ten mógł się stopniowo oswajać z mechaniką rozgrywki. Mamy jakiś potężniejszy... O Jezu, no nie, ale teraz się dałem. Chciałem powiedzieć, że mamy potężniejszy śmigłowiec, chociaż to nie był jeszcze boss, ale widzicie, bardzo szybko zginąłem, trafiony przez tą wiązkę. Oczywiście zebrane gwiazdki normalnie sobie zbieramy w takiej sytuacji i będziemy mogli je teraz wykorzystać, żeby sobie nasz stateczek ulepszyć i powrócić właśnie z takimi ulepszeniami. Dobra, to działo główne jeszcze sobie poprawię. No i zaczynamy jeszcze raz, tyle tylko, że teraz już wam pokażę może od tego momentu, jak atakuje mnie ten śmigłowiec. No powiem wam, że zdążyłem już zginąć kolejnych kilka razy. I naprawdę nie jest tutaj lekko, tych śmigłowców jest więcej. Ale nie ma tego złego, bo przynajmniej przy tych kolejnych podejściach zdobyłem sobie jeszcze więcej gwiazdek, które będę mógł wykorzystać na następne ulepszenia albo nawet wykupienie jakiejś nowej broni. Kurde, muszę ostrożnie tutaj do tego podejść. Może najpierw to działko zniszczę, tę wieżyczkę i teraz dopiero uratuję kolejnego ludka. Teraz te czołgi. One też, kurczę, potrafią sporo napsuć krwi. Tutaj mamy uzupełnienie zdrowia. Super, więc też trzeba na to zwracać uwagę, że takie serduszka są nieraz dostępne. Tam, kurczę, nie wziąłem jednego ulepszenia broni, trochę szkoda. Bo można sobie nabić paseczek, który jest widoczny na górze. Ten błękitny paseczek odpowiada za combo, tak jakby, kiedy eliminujemy kilku wrogów z rzędu. A te takie pomarańczowe segmenciki oznaczają właśnie kolejne ulepszenia broni, które sobie z czasem zdobywamy. No, tu jest naprawdę sporo ludzików, nie zdążę wszystkich, kurde, uratować. Dobra, czyli mamy kolejną walkę z bossem, ciekawe. Ciekawe, czy teraz dam radę przy pierwszym podejściu. No to sobie odpowiedziałem właśnie. Kurde, no to tylko pokazuje, że trzeba się na bieżąco uczyć tych kolejnych zachowań przeciwników, a jeśli wpadniemy pod taką wiązkę, no to błyskawicznie możemy zginąć i możemy się też pożegnać z dalszą grą. Tutaj zbieram sobie teraz więcej gwiazdek, żeby móc sobie coś więcej odblokować. Te działa skrzydłowe mnie strasznie kuszą, ale teraz na przykład magnes jest też dostępny. Dobra, to niech będzie ten magnes w takim razie. Póki co to by było na tyle. I teraz powracam jeszcze raz do tego poziomu drugiego i widzimy się przy walce z bossem w takim razie. No to lecimy raz jeszcze. Tym razem będę starał się przede wszystkim na razie skupić na tych działkach,
bocznych. Może wtedy będzie odrobinę lepiej, żeby kontynuować ataki. Tylko jeszcze dodatkowo trzeba uważać właśnie na ten atak. Praktycznie cała plansza, cały ekran jest wtedy zawalony tymi pociskami. Ale powiem wam, że z magnesem dużo też lepiej już mi się rzeczywiście zbiera te wszystkie ulepszenia czy gwiazdki. No, troszeczkę oberwałem, ale na szczęście tylko 10% energii życiowej czy pancerza odebrało mi to. Właściwie to główne działo z przodu też już prawie zostało zniszczone, więc jestem na dobrej drodze. Też przyjemne jest to, że jeśli ktoś sobie na przykład nie radzi z jakimś etapem, to może kilka razy przechodzić do pewnego momentu albo powtarzać sobie wcześniejsze etapy, tam zdobywać gwiazdki i wtedy sobie ulepszyć wehikuł, żeby można było z lepszym wyposażeniem powrócić sobie do jakiegoś uciążliwego poziomu. Myślę, że to jest fajna sprawa. Bo dzięki temu gra trafi nawet do bardziej początkujących graczy, którzy oczywiście więcej czasu muszą poświęcić wtedy na przejście, ale mimo wszystko jest to alternatywa dobra. You are a bad person. Stage complete. No i proszę, kurczę. Kilka zgonów rzeczywiście mi się tutaj przytrafiło, zwłaszcza w trakcie komentowania jest ciężko, żeby jednocześnie się skoncentrować i mówić coś sensownego i jednocześnie widzieć nadlatujące pociski, cały czas ich unikać. Naprawdę tutaj koncentracja jest wymagana bardzo duża. Przy tym podejściu udało mi się wszystkich ludzi znowu uratować, tak jak w pierwszym etapie, więc znowu jeden cel opcjonalny zrealizowany. Bardzo się z tego powodu cieszę. I powiem wam tak. Rozpoczniemy sobie może jeszcze kolejny poziom. A, patrzcie. Tutaj, żeby poziom trzeci odblokować, to wymagane do odblokowania są dwa dodatkowe medale. Czyli w tej sytuacji będę musiał powrócić sobie do dwóch pierwszych etapów i tam zgarnąć jakieś te medale za któryś cel opcjonalny. Myślę, że będę musiał pójść przynajmniej w zniszczenie 70% wrogów w takim razie. No, to oznacza, że troszkę tutaj trzeba będzie podziałać. Ja jeszcze w tym odcinku chciałem wam tylko przynajmniej pokazać dodatkową broń, czyli te działa skrzydłowe, więc teraz poza nagraniem sobie pozbieram trochę gwiazdek, żeby móc to odblokować i wtedy wam zaprezentować. Powiem wam, że jest w tej grze coś niesłychanie satysfakcjonującego i wciągającego w tym, że nawet powtarzamy te poszczególne etapy i staramy się wycisnąć z nich coraz więcej. W tym przypadku myślę, że spokojnie udało mi się tutaj zdobyć medal za pokonanie przynajmniej 70% wrogów. Najważniejsze, że też zdobyłem prawie 200 gwiazdek, więc będę mógł wam pokazać nową broń, przy okazji samemu też się usprawdzić. 94% wrogów pokonałem, więc kolejny medal, kolejna nagroda wpada na moje konto. Teraz gdybym na przykład w drugim etapie też te 70% wrogów pokonał, to wtedy poziom trzeci również się odblokowuje. Ale ja jeszcze właśnie chciałem wam pokazać te działa skrzydłowe. Dwa dodatkowe działa, kolejne poziomy zwiększają obrażenia i szybkostrzelność. Dodatkowo ewentualnie laser, wiązka laserowa. Kolejne poziomy zwiększają obrażenia. No jest tutaj sporo do wyboru. Ten właśnie patent ze zbieraniem zasobów i z ulepszaniem naszego stateczka jest też niezwykle wciągający, bo to motywuje do ciągłego podchodzenia do poszczególnych etapów. A prawda jest taka, że tego typu gry zawsze słynęły z tego, że się przecież przechodziło poszczególne etapy wielokrotnie. Tutaj jest jeszcze dodatkowa motywacja do tego, więc kupujemy sobie działa skrzydłowe. Zabraknie mi na ulepszenie, ale nie zmienia to faktu, że w podstawowej wersji mam to już dostępne. Weźmy sobie jeszcze raz może poziom drugi i spróbujemy wykorzystać sobie te działa. Choć przydałoby się to chociaż trochę ulepszyć, no ale zobaczymy. O, proszę. I teraz jednocześnie od czasu do czasu z tych dział skrzydłowych
będę wypuszczał pociski. Oczywiście teraz w tej podstawowej formie co parę sekund takie pociski są wypuszczane, ale później, jak będę sobie to coraz bardziej ulepszać, no to tych pocisków będzie coraz więcej. Dojdą jeszcze do tego te lasery chociażby. Takie działa skrzydłowe już mi dają nowe możliwości, żeby eliminować nawet dwa samolociki naraz, które sobie lecą obok siebie. Więc widzicie, jak to tutaj wygląda. Wiadomo, że w ramach tego pokazowego gameplaya nie będę wam w stanie pokazać wszystkiego, co gra ma do zaoferowania, ale macie pewien przedsmak tego, co ten tytuł faktycznie oferuje. I myślę, że zdecydowanie warto się z nim zapoznać, jeśli lubicie tego typu shoot'em upy. Ja myślę, że kurde, sobie pogram dłużej jeszcze poza nagraniem, bo naprawdę w tym momencie mocno mnie to wciągnęło. I jako taka odskocznia od jakichś bardziej rozbudowanych gier, jest to idealna propozycja, żeby sobie pograć chociażby od czasu do czasu. Poza tym gra jest dostępna na wielu różnych platformach sprzętowych, zarówno urządzenia mobilne, jak i PC-ty, PlayStation 4, Xbox One, a także Switch. To jest też, myślę, że fajna propozycja chociażby na Switcha, żeby sobie pograć przenośnie, ale także i właśnie w formie stacjonarnej. No jest to tytuł bardzo wciągający, już po takich swoich pierwszych wrażeniach mogę to powiedzieć. Wy oczywiście również możecie się jak najbardziej podzielić tymi pierwszymi wrażeniami w komentarzach, więc czekam, co tam ciekawego napiszecie. Zostawcie też kciuka w górę, jeśli materiał wam się podobał i do usłyszenia w innych seriach na kanale, a ja tutaj jeszcze sobie trochę pogram. Cześć!